człowiek niewykształcony może być super inteligentny, a bardzo wykształcony może być po prostu kretynem. Mm-hmm. Pani taka właśnie też w tych latach 60., tak jak mówiłyśmy, symbol młodej dziewczyny, chociaż z różnymi też odcieniami oczywiście w różnych filmach, ale potem role teatralne i zresztą teatr, telewizja i telewizji. Ale ja chciałam zapytać o jedną rolę, która wydała mi się bardzo ważna z wyjścia z pewnego swojego amplua, czyli kiedy jako bardzo młodej osobie została pani powierzona rola Lady Macbeth. Tak, tak, ale muszę jeszcze powiedzieć, tak, że przedtem, zaraz tuż przed powiedzmy tym maratonem zdjęć do pana Włodyjowskiego, ja już zagrałam w Teatrze Telewizji dwie takie role, które naprawdę dały mi bardzo wiele. To znaczy, ja się na nich nauczyłam telewizji na żywo, podkreślam, tak, granej na żywo, zapala się światełko i gram. I już nic, znikąd ratunku. To była Czarująca Szewcowa Federico Garcia Lorca i Nie igra się z miłością Camilla. Obie główne role Camilla w Alfreda de Musset sztuce. I dopiero potem nadeszła ta Lady Macbeth tuż po panu Włodyjowskim. No. I cóż ja mogę powiedzieć? Pan Andrzej Wajda mi tę rolę zaproponował i ja naprawdę bardzo się przestraszyłam, czy ja podołam. Dlatego, że zawsze te role należały do aktorek bardzo doświadczonych. I dojrzałych też. Dojrzałych. A tutaj, że on, reżyser wymyślił koncepcję, że starszy mąż dlaczego ulega takim okrutnym poduszczeniom żony? Przecież to demon ta żona. Właśnie dlatego, że jest bardzo zakochany w młodszej od siebie kobiecie i pójdzie na wszystko, żeby tylko ona była szczęśliwa. Ale ona nie przewiduje tego, że tok tych wydarzeń ją przerośnie, że ona właśnie dlatego, że jest młoda, traci rozum. I przez zachłanność młodości. Tak, że ona nie przewidziała konsekwencji, że ona nie, jej umysł, jej serce, dusza nie wytrzymają tego, co sprowokowała. I wtedy, jak ja to wszystko razem przeanalizowaliśmy, to ja dopiero poczułam, że ja to mogę grać i mam prawo to grać. Że jeżeli tak się toczą potem te psychologiczne koleje, bo to jest najważniejsze, tak, wymyślić sobie i podążać za psychologią postaci. Jeżeli się znajdzie klucz do tej psychiki, to można grać wszystko. I potem grałam różne role i w Teatrze Telewizji było ich prawie 100 albo i ponad 100. I w Teatrze Żywym cały czas ta praktyka, praktyka, praktyka. Ja ani przez moment nie pomyślałam o tym, że ja nie mam co robić, że nie wiem w ogóle co dalej, tylko ciągle się coś zdarzało z różnych dziedzin i to mnie tak jakoś nastroiło do życia bardzo dobrze. I tak mi zostało. Jest pani osobą pogodną w książkach, widać, choć też ta pogoda często zwycięża ponad smutkiem, którego też jest oczywiście, bo no pewnie, nie, że no, to, się, no, jakby, to byłoby nienaturalne, gdyby ciągle być dziwadłem, które cały czas w uśmiechach i podskokach radosnych leci przez życie. Nie. Wszystko, co mnie spotyka, i dobrego, i złego, no trzeba przeżyć. Trzeba sobie to jakoś przereżyserować w środku i przetłumaczyć. A czasem to, co się wydaje bardzo złe, okazuje się zbawieniem. I odwrotnie. I odwrotnie. I pamiętam, jak mąż, który był bardzo mądrym człowiekiem, ale nie nudnym w tej mądrości, broń Boże, nudny mędrzec, koszmar, był radosnym, wesołym, dowcipnym mędrcem, powiedział, jeżeli teraz płaczesz tak straszliwie, bo cię spotkało takie nic, to co zrobisz, jak przyjdzie prawdziwe nieszczęście? I mnie natychmiast w ogóle oczka wyschły, już wiedziałam,
że nie wolno drobiazgami się tak bardzo przejmować, bo nie wiadomo, czy nie czeka nas coś naprawdę strasznego. I trzeba będzie to z tym walczyć, przezwyciężyć. Unieść. Tak. Mm. Także tak sobie to pamiętam, takie różne mądre rady. Pisała pani pięknie w książce, że mąż, ale też taka gdzieś zasłyszana, że mądrość to jest połączenie inteligencji i dobroci. Że dobroć jest... Nie, inteligencja. Jest połączeniem mądrości i dobroci. I to jest fakt. Mm-hmm. Bo cóż z inteligenta, z małpio złośliwego, okrutnego, ale inteligentnego, tylko że nóż w serce za każdym razem. A mądrość połączona z dobrocią właśnie tworzy inteligencję, bo tak mi się wydaje, że inteligencja jest domeną zmysłów. Empatii, tak. Tak. I człowiek niewykształcony może być super inteligentny, a bardzo wykształcony może być po prostu kretynem. No i tych przykładów mamy sporo takich, ale oczywiście tak. I w jednym, i w drugim kierunku. Jak najbardziej.